No hej, hej, kochani, witajcie. Więc tak, dzisiaj wrzucałam relację na stories i kilka osób do mnie napisało, że głos mi tak drży, czy coś się stało, czy coś sushi. I słuchajcie, nie, ja po prostu, tak jak wam mówiłam, zresztą to, co mi powiedziała pani na terapii, że teraz mogę się tak czuć, że, no, że mnie po prostu to wszystko fizycznie rozjedzie. I ja wczoraj, jak wróciłam do domu, to poszłam spać, wstałam, nagrałam film, popatrzyłam w komentarze i poszłam znowu spać. Dzisiaj musiałyśmy jechać sushi do weterynarza, więc poszłam do weterynarza, wróciłam do domu, musiałam iść do Lidla. W ogóle sukces w Lidlu, zero dziwnych jakichś stanów. Mówię wam, że psychicznie to mi to wszystko po prostu tak jakby odpuściło. No wiadomo, że może na pewno nie wszystko, ale czuję się dużo lepiej, natomiast fizycznie po prostu nie mam na nic siły, autentycznie nie mam na nic siły, dlatego też nagrywam w czapce, bo wiem, że będą komentarze, dlaczego nagrywasz w czapce, bo po prostu jakbym teraz o 16:30 jeszcze zaczęła myć włosy, to nie byłoby filmu, a zresztą nie mam siły, jak komuś przeszkadza, że jestem w czapce, to trudno, nikt nie ogląda. No i chcę wam dzisiaj zrobić ten haul z H&M, chociaż właśnie też po prostu próbowałam sobie wczoraj notować różne rzeczy, ale no tego jest tyle, że nawet nie wiem, od czego zacząć. Aha, no właśnie, ktoś powiedział, że tak ci się głos łamie, że czy coś jest sushi. No więc sushi ma chore gardło, dostała antybiotyk, natomiast słuchajcie, ja wiem, że mówię to może jakoś bez entuzjazmu, ale naprawdę nie mam siły. Pani doktor powiedziała, że ostatni raz ja chodzę czasami do pani doktor, czasami do pana doktora i że ostatni raz z nią się widziałyśmy 25 listopada i wtedy było to takie pogorszenie i było dużo gorzej i powiedziała, w ogóle dzisiaj była w szoku, jak ją osłuchała, powiedziała, że no szok, że w ogóle z sercem jest tak dobrze, że w ogóle taka poprawa. I pytam, czy to może od tej nowej diety, pani doktor mówi, że nie, no też na pewno jest pogoda, chociaż po prostu drżę, bo słuchajcie, teraz jeszcze chyba w tym tygodniu ma być w Łodzi jakieś takie załamanie, że z minus tam iluś ma być na plus 9, no to ja już wiem, że to dla sushi to będzie bardzo zły okres. Kiedy to ma być? Aha, nie, dzisiaj nie jest środa. Dzisiaj jest wtorek, Boże, ja nawet nie wiem. Nie, dzisiaj jest środa. Jezu, dzisiaj jest środa? Kiedy mi to, no tak, to mi uciekło. Dzisiaj jest środa. To dzisiaj ma być 5... Co to jest? W ogóle pokazuje mi, że ma być 5 stopni, a tu pokazuje, że teraz jest 0. Nie wiem, w każdym razie nie jest tak zimno. Okej, środa, czwartek. No, środa... Czy... Dzisiaj jest środa. Nieważne, w czwartek 30 grudnia ma być 9, aha, w piątek, pojutrze jest Sylwester. Nawet nie wiedziałam. Nawet nie wiedziałam. To wy sobie nie zdążycie zamówić na Sylwestra te rzeczy, co ja pokazuję. O kurde, nie wiedziałam. Serio, no po prostu... No czyli tak, czyli jutro ma być te 9 stopni. I w piątek 8. No widzicie, ja po prostu żyję poza światem. W każdym razie, słuchajcie, tak, no pani doktor powiedziała, że może to teraz jest jakaś lepsza pogoda, no w każdym razie, słuchajcie, to jest ogromnie ważna i dobra informacja, że z tym serduszkiem jest dobrze. Dostała zastrzyki, jutro jedziemy znowu. I tak, powiem wam, że ja już wam to wczoraj mówiłam. Powiem wam, że ja w ogóle nawet nie do końca pamiętam, co ja wam wczoraj mówiłam, a co nie. Bo serio, to jest po prostu taki natłok emocji, przeżyć, waszych historii, wszystkiego. I słuchajcie, też ktoś tam napisał w komentarzu, że może na razie Weronice nie piszcie. Piszcie, słuchajcie, wszystko, piszcie. Ja po prostu sobie będę też dawkować jakby te emocje i... będę sobie to dawkować, ale piszcie, jak macie jakiś problem czy coś, piszcie, ja mogę po prostu
No mogę też czasami coś pominąć, ale mogę odpowiedzieć później, ale piszcie, to jakby ja sobie dam z tym radę. Bo naprawdę, no słuchajcie, niektóre... A, wiem dlaczego ja tą pogodę sprawdzam, Boże Święty. Wiecie dlaczego? Po prostu mi jest tak zimno. Teraz pokazuję, że jest 0. Ja obstawiam, że jest minus 5. Mam wszystkie kaloryfery w domu odkręcone. W nocy spałam w bluzie i w dresach i w skarpetkach na kocu tym elektrycznym odpalonym. Chodzę teraz w tym, to jest ta góra od... to jest niby piżama, ale wiecie, że ja w tym chodzę jak, jako w dresie. Już to usmarowałam podkładem w niektórych miejscach. Jeszcze mam te joggersy takie białe i tu mam jeszcze skarpetki z Many Mornings, bo po prostu jest mi tak zimno. Nie wiem dlaczego ja tak marznę, ale po prostu no cały czas jest mi zimno. Cały czas i to jest tak, no zresztą ja wam kiedyś mówiłam, że ja tak mam, że na przykład jak się zdenerwuję, to jest mi zimno. I też miałam tak latem, kiedy miałam ten epizod depresyjny i pamiętacie, przecież latem były, nie wiem, w lipcu, bo to było chyba, albo w sierpniu. Takie upały, że się nie dało wytrzymać, a ja wiecie, się nakrywałam kocem i kołdrą, bo było mi tak zimno. Także w jakiś taki dziwny sposób reaguje mój organizm. Także no, jeżeli teraz nie jestem jakaś, wiecie, tutaj uśmiechnięta i żywotna i tak dalej, to dlatego, że po prostu, tak jak wam, chyba wam to mówiłam na terapii usłyszałam, że po prostu moje ciało teraz będzie no jakby odreagowywać, to przez, jest takie słowo, będzie po prostu przepracowywać może bardziej, wiecie, ten stres i to wszystko, że to jest takie napięcie mięśni, które puszcza i że podobno tak się potem człowiek czuje, że wtedy też ma się zwiększone zapotrzebowanie na sen, także wiecie, ja śpię w domu, mam taki, słuchajcie, Saigon. No mówię, po prostu ja całymi dniami śpię, bo nie byłabym w stanie nic robić, naprawdę. Dzisiaj pojechanie do weterynarza i pójście do Lidla i teraz nagranie tego filmu wyczerpie moje, moje możliwości, jeżeli chodzi o, o zasób mojej energii dzisiaj. Co jeszcze? A, no tak, no właśnie po raz kolejny, wiecie, to jest tak, że zawsze jakieś tam pierwsze dwa filmy, że nie wiem, że mam depresję, że był rozwód, no to tak jak wam mówiłam, dlatego, że dlatego właśnie proszę o komentarze, bo pierwsze jakieś dwa filmy jest wsparcie, a potem słucham, a po co znowu tyle o tym rozwodzie, a po co znowu o tym mówisz? No ja już po pierwsze powiedziałam, że tego nie rozumiem, jakby te tytuły. Sorry, ale po prostu tytuły jasno wskazują na to, o czym potencjalnie mogę mówić, więc po prostu nie wiem, nie wchodźcie, nie oglądajcie, już nie mogę tego słuchać po prostu. Jak komuś się nie podoba, to naprawdę niech po prostu odsubskrybuje i nie ogląda, ale nie piszcie mi takich rzeczy, bo to jest serio takie, wiecie, ile można gadać o depresji? No nie, tylko raz możesz powiedzieć, bo po prostu depresja to trwa jeden dzień i w ogóle potem już się zamknij i opowiadaj o ciekawych, zabawnych rzeczach, żeby widzowie mieli rozrywkę, bo wiecie, przestań marudzić o tym, że ci coś tam jest źle, nie? Więc dlatego właśnie was prosiłam o to wsparcie w komentarzach, bo to jest takie... No ja też nie wiem w ogóle, jak można tak mówić. Zresztą tak jak wam mówiłam, że no wcześniej nawet jak słuchałam, że tam wiecie, nieciekawy vlogmas, no już sam rozwód i sama depresja powinna być takim wydarzeniem w czyimś życiu, że powinno się zrozumieć, że ktoś nie chodzi po łodzi, nie pokazuje świątecznych dekoracji. Ja miałam takie, też miałam takie komentarze, że wyjdź z domu i pokaż świąteczne dekoracje. No mówię o tym, co się u mnie w życiu dzieje, mówię o tym, że nie chcę sushi zostawiać w domu, że nawet na Sylwestra nigdzie nie wychodzę, ale pójdę nagrywać światełka, żeby było, wiecie, świątecznie we vlogmasie, nie? Więc
No jakby tak, oczywiście też jest, no cały czas temat się ciągnie, że każdy kij ma dwa końce, że zawsze dwie strony są winne i srata pierdata i ktoś napisał taki fajny, szyderczy komentarz, że no tak może Weronika, zaproś Tomka w ogóle, nagracie razem jakieś tutaj Q&A, na pewno po prostu tutaj się przyzna i wszystko powie i albo sam nagra film i w tym filmie powie tak, moja żona ma rację, oczywiście, no jakby... To jest w ogóle zjawisko Flying Monkeys. Flying? Boże, no latające małpy, rozśmieszyło mnie to określenie. Flying Monkeys. Latające małpy. Kiedyś wam o tym opowiem, bo to też jest związane właśnie z gaslightingiem. A, jeszcze słuchajcie, ktoś mi napisał, że Boże, ta opowieść to brzmi jak Na skraju załamania, jest taka książka. Czy czytałam? I słuchajcie, ja jej nie czytałam, my jej kiedyś razem z Tomkiem słuchaliśmy wracając z nart. Ja wam potem polecałam kiedyś we vlogu tą książkę. Jak ktoś chce sobie poczytać o tym, jak to jest, jak się czuje ofiara czegoś takiego, no to jest trochę spoiler, bo o tym jest ta historia, ale jak chcecie się dowiedzieć, to o tym jest ta opowieść. I tak, my tego kilka lat temu wracając z nart słuchaliśmy. Lampa solna. Pytaliście o lampę solną. Lampa solna jest sztosem. No ja po prostu wieczorem odpalam sobie, postawiłam ją na takim podwyższeniu, żeby była, a zresztą to pokazywałam w vlogu, żeby była na linii wzroku. Rewelacja, po prostu tak się dobrze przy tym usypia i to światło jest jakieś kojące i kilka osób też pisało, że macie to w ogóle w domu i jakoś tak serio lepiej się oddycha, mniej mnie drapie gardło, ja w ogóle mówię wam, że ja tracę głos, podobno to też może być takie psychosomatyczne, że to, że ja od jakiegoś czasu właśnie mam takie problemy z tym głosem, nie wiem, nie jestem chora, nie boli mnie gardło, a cały czas jak próbuję coś mówić, więc to po prostu, patrzę, to może być psychosomatyczne, a przy tej lampie jakoś tak, nie wiem, jest lepiej i no bardzo fajnie działa, jeżeli macie problemy ze snem albo właśnie, no tak jak wam mówię, kurde, teraz tak, nie no, niemożliwe, żeby jej się serce od tego polepszyło. Teraz, nie no, chyba to jest niemożliwe, nie? Ale w każdym razie, no, sushi też mniej kaszle. Nawet jak teraz była chora, bo teraz to kaszle od gardła, bo wiecie, ona ma kaszel od serca. U piesków się serce tak objawia kaszlem, ale też na przykład, gardło. I w ogóle jeszcze pani weterynarz powiedziała, że podobno w Łodzi teraz panuje w ogóle jakiś wirus u piesków, taki właśnie z kaszlem, z problemami z gardłem, taki uporczywy, który się długo leczy, tak jak wcześniej była ta jelitówka. To, że podobno jest w ogóle jakiś taki wirus. No i jeszcze, dobra, to jest ostatnia rzecz i pokazuję wam H&M. Mówiłam w filmie pod tytułem Moja żona, sorry, ale po prostu, no ja nie wiem, tu mnie ten nos spędzi zawsze. Jestem obsmarkana i w ogóle very sexy. I jeszcze w ogóle mam tutaj papier, w który wycieram gąbkę do makijażu zawsze. A więc dobra, jeszcze tylko jedna historia i pokazuję wam H&M. Pamiętacie, jak w tym filmie Moja żona jest wariatką, powiedziałam wam, żebyście nie wysyłały tego filmu i nie pokazywały swoim facetom. Ja nie mam z tym problemu, tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o was. I słuchajcie, miałam już komentarz pod filmem, który wpadł do spamu i gościu pisze, nie pamiętam, czy on powiedział partnerka, czy żona, no w każdym razie, że jego kobieta pokazała mu ten film. No i że w ogóle oczywiście to są bzdury, bo to ona na nim stosuje gaslighting i w ogóle to ona jest dzieckiem, ona jest z DDA i w ogóle to ona ma problem i on jest w ogóle biedny, a nie ona. I po prostu no idealny opis tego, co wam opowiadam. Mówiłam wam,
Możecie pokazywać na kartce dowód, a i tak będziecie słuchać prosto w oczy, że tak nie było i że sobie to wymyśliłyście i że to wy jesteście złe, albo zaczną wam wmawiać, że to wy macie zaburzenia narcystyczne, albo osobowość narcystyczną, albo że wy manipulujecie. Ja też już dostaję takie komentarze, że to ja manipuluję, że to wszystko ja. I oczywiście, że tak będzie, słuchajcie. A to, ile ja dostaję wiadomości od kobiet, które mi opowiadają, że zaczęły się leczyć psychiatrycznie, bo partner mi wymawia, że coś jest z nimi nie tak. I po moim filmie się połapały, że to nie z nimi jest coś nie tak i że one nie są chore psychicznie. To jest przerażające. No tak jak wam mówiłam, ja jestem emocjonalnym SpongeBobem i ja to strasznie przeżywam, bo to są naprawdę no, tak drastyczne historie, że... I teraz też dostaję dużo wiadomości z cyklu Boże, ja myślałam, że to w ogóle tylko mi się przytrafiło, że takie rzeczy, że to w ogóle to się tak często nie zdarza. Ja mam to samo przemyślenie. Ja dlatego wam powiedziałam, że ja myślałam, że mi nikt nie uwierzy, że w ogóle takie historie się zdarzają bardzo rzadko, a tu się okazuje, że niestety nie. Dlatego też w sumie cieszę się, że to powiedziałam, chociaż no mówię, czuję się strasznie tym przetyrana, ale właśnie słuchajcie, no dlatego właśnie mówiłam, żeby tych filmów nie pokazywać, bo to nic nie da i tak to obrócą przeciwko wam. Lepiej, żeby on nie wiedział, że ty wiesz. O, kicie już jest w kartoniku. Lepiej, żeby on nie wiedział, że ty wiesz. A druga rzecz, że nie ma takiego dowodu na ziemi, który sprawi, że on ci przyzna rację. On się będzie do końca życia zapierał, że to nie on, że to ty. I no nie ma, po prostu nie ma takiej siły, dlatego no nie róbcie tego, bo to jest z góry skazane na porażkę. Dobra, nie pamiętam, czy coś tam jeszcze sobie zapisałam, ale przejdziemy, słuchajcie, do holu. Także tak. A, no właśnie, oj, ale to będzie chyba za duże. Wzięłam sushi, słuchajcie, nowy dres, też właśnie na... No chyba sprawicie, że ja nie miałam pojęcia, że to jest tak teraz już. Boże, jak mi to zleciało wszystko. Znaczy zresztą mi to i tak nie robi, ale... Nie, chociaż... O, nie, chyba będzie dobry. Patrzcie, jakie to jest fajne. To jest z takiego... czegoś miłego. Tutaj to będzie na spacerki w ogóle fajne. Żeby na szybkie siku wyskoczyć, tylko sushi niestety ma nogi za krótkie, muszę jej to podwijać, bo to jest za długie. I tu ma gąs, bo to jest dosłownie ten sam fason, co ta jej piżamka w serduszka. No i właśnie wiecie, i ona ma S-kę. I jedno to ubranko, tą bluzę ma chyba XS, tą szarą, a to ubranko ma S, więc nie wiem, dziwna jest ta rozmiarówka psia. Ale no tak, wygląda to wygląda jakby ktoś ostrzykł pudle i zdjął z niego futerko. No i właśnie wiecie, ja czasami słucham, że a po co ubierasz psa, co to za wydziwianie. Widzicie, kurczę, nawet przy tym ubieraniu, no to mógł być po prostu wirus z tym gardłem, ale no ja już wam mówiłam, ona jakby dostała zapalenia oskrzeli czy coś takiego, to by w ogóle... Boże, przepraszam, śmieję się, to mogłabym tego nie przeżyć, ale wiecie, no... Ostatnio rozmawiałam z gościem, który tam mi nawijał makaron na uszy, jaka to jestem seksowna i mówi, ale ty musisz mieć seksowną bieliznę. Więc proszę państwa. Tak, no właśnie. Seamless. Mhm. I kupiłam sobie takie właśnie alacieliste te gacie, ponieważ ja ostatnio gustuję w tych wszystkich takich kremach, beżach i innych takich, a ja mam same majtki właściwie czarne, bo nie lubię takich jasnych, ale ten, nie wiem, dla mnie ten kolor, w ogóle też mi piszecie, że Tomek mi wymawiał, że nie umiem opisać koloru, dla mnie to jest szaro-fioletowy. Ale może to jest beż, nie mam pojęcia, jaki to jest kolor. W każdym razie, no, do tych spodni na przykład, które mam teraz, dzisiaj mam czarne majtki, ale tego nie widać, bo chodzę w długim płaszczu. Ale w ogóle one fajne są, zobaczcie, mam taką długą kumę tutaj. I właśnie chciałam takie, bo niektóre jak są takie niskie, się tak brzydko wciskają. Fajne te majtki, wydają mi się.
I w ogóle dla mnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o bieliznę, to na przykład kiedyś Wam opowiadałam to opakowanie od Fety, tej Fawity. Wiecie, takie jak jest ta kostka i trzeba to porozcinać, tu się wszystko maśli. Jak kiedyś Wam mówiłam, że ktoś, kto to zaprojektował, powinien się smażyć w piekle, tak samo dla mnie ktoś, kto jakieś koronki czy stringi w majtkach robi, a po prostu nienawidzę. Jest tak niewygodnie, nienawidzę. A staniki noszę takie, jak wiecie, dam radę kupić, żeby był odpowiednio duży rozmiar, więc tak się zaczęłam śmiać. Tak, tak, no muszę mieć bardzo stosowną bieliznę. Dobra. Kupiłam drugie takie spodnie, które mam na sobie, jogersy, mogę Wam się zaprezentować. Sorry, no nie będę mierzymy teraz, bo... Ale nie wiem, czy będzie tak widać, jeszcze mam sexy skarpety w morsy. O, i to jest ta bluza. I to są te jogersy, one tak wyglądają. I zamówiłam sobie jeszcze zielone. One są takie pistacjowe właściwie. Kocham. Kocham, słuchajcie, te spodnie. Czy chodzić w nich po domu, czy jak wychodzę na przykład rano wcześniej i jest bardzo zimno, to po prostu uwielbiam, bo jest mi w tym mega wygodnie, mega ciepło. To jest taki baranek. Ja mam eskę z tego. I też mają wysoki stan. Jezus, jak mnie noc wszędzie. Nie przytulałam się z kotem, a nie wiem, co jest tutaj. Świetne są, naprawdę. Bardzo Wam polecam, jak chcecie sobie coś kupić. I one bardzo też fajnie wyglądają, nie tylko po domu, ale właśnie na przykład te kremowe ja czasami stylizuję z... Stylizuję. Jak już wyjdę do Lidla, to stylizuję z... To czasami zakładam do tego taki sweter w warkocze biały, albo jakieś inne rzeczy, albo jakąś kolorową bluzę. Bardzo fajnie to wygląda. I właśnie chciałam też coś takiego ciemniejszego. I do tego, słuchajcie, jest i taki pistacjowy, i taki beżowy sweter. Oni piszą, że to jest szlafrok w ogóle. Ale uważam, że to będzie fajny zestaw po domu. O! Zobaczcie. I to jest takie długie, taki długi... Ja bym powiedziała, że to jest sweter, no ale też jako szlafrok też... Jako piżama w sumie też to mogło być. Jeszcze jest chyba top do tego, taki krótki, ale nie zamawiałam. Zobaczcie, i to ma pasek. O, i to będzie taki komplet. I pod to tylko jakiś top i wiecie, wydaje mi się, że bardzo fajnie. No i to jest po prostu przemiłe, a mówię Wam, ja tak marznę. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Wiecie, to mi napiszcie. To jest piżama. To będzie pewnie mój strój sylwestrowy. I to są po prostu takie leginsy. Jezu, ale to jest małe, mam gdzieś, nie wiem, to się rozciąga chyba, nie? Jaki ja wziąłem rozmiar? S. No już biorę S-ki, bo wiecie co, te M-ki mi wszystkie spadają. No po prostu takie długie leginsy, które wyglądają jak bielizna termalna. I do tego jest taki piękny, czerwony kolor bluzy, bardzo po polsku mówię, piękna czerwona bluza Harvard. O, wiecie, że ja kocham te wszystkie czerwone kolory i to jest taka cienka bluza, bym powiedziała, więc fajnie, bo właśnie jak teraz jest mi tak zimno, to wiecie, jednak w tych grubych bluzach to trochę czasami mi za ciepło, a takie coś z długim rękawem będzie spoko. No i tutaj jeszcze, czy coś oprócz tego mamy? Nie. No właśnie, bo zamówiłam sobie jeszcze kocyk, bo właśnie też czasami drzemiemy na kanapie. O, on jest taki a la szenilowy, chyba tak to się nazywa. W ogóle jest coś takiego, co wygląda trochę jak szal, że można by się tym nakryć i fajnie, zobaczcie. Prawda? Mogłam tak otwierać. Kurierowi. W ogóle jaki ładny kolor. Nie? Ja czasami chodzę po domu taka zawinięta w ten... w koc, wiecie? O, i on ma takie frędzelki. Nie wiem, co mi jest. Czy od tego... Widzę, że z tego coś fruwa może. Wybaczcie mi. Bardzo ładny ten kolor. Podoba mi się. No naprawdę, zobaczcie jak ładnie. Mega, nie?
Tak się sobie podobam aż. Jest mega miły ten kocyk, taki nieduży, taki akurat właśnie, żeby się zawinąć. Postaram się zrobić wam wszystkie linki pod spodem dzisiaj. Wiem, że ostatnio tam mniej wrzucałam, ale postaram się zrobić. Bardzo ładny jest ten koc. Bardzo miły i taki ma idealny rozmiar. Mówię, ja czasami po prostu tak mam, że... Serio, dosłownie tak mam, że nie wiem, nie mam siły się ubrać, więc chodzę na przykład w samej bieliznie i zawinięta w koc. To jest bedspread single, to jest narzuta na pojedyncze łóżko i też właśnie chciałam to mieć na kanapę. To jest coś takiego i chciałam mieć coś takiego, czym bym się mogła, bo czasami właśnie tam drzemki robimy, ale to jest grube. I tam w ogóle, wiecie, jak się siedzi pupą na tym, na tej kanapie, to jest niewygodne. O, fajne, podoba mi się. Nie wiem sobie, czy to jest taki sprany len, czy co to jest, zobaczcie, ma takie końcówki wystrzępione. I powiem wam, że to jest takie grubsze, cieplejsze, że tym się tak można nakryć. Ja myślę, że to jest taka cienka kołderka. I to jest ciemno-szare i to mi będzie mega pasować tam na kanapę. Nawet też, wiecie, żeby pod pupę podłożyć, bo ja nie lubię siadać pupą na tym, na tej skórze. Czy tam, no wiecie, jak mam w piżamie krótkie spodenki czy coś. Więc tak. No naprawdę, to jest całkiem spore. Więc na kanapę będzie akurat. W ogóle też na łóżko to by było spoko. Jeszcze raz, jaki to jest rozmiar? 180 na 250. Ja mam akurat tak... Nie, ja mam łóżko 180 na 200. Na pewno mam 180, a ten drugi rozmiar jest 200 chyba, nie? Sorry, nie wiem, co jest z tym katarem. Kiciunia! Kicia! Ogrywka od pudełka z H&M musi być. Dobra, więc no to jest taki haul. Mini haul dla was, odezwałam się już, wiecie co, no nie wiem, chciałabym wam powiedzieć, że obiecuję jakiś normalny film, w ogóle wszystko mi lata teraz z tego kocyka, z tych rzeczy, że zacznę nagrywać, nie wiem kiedy, słuchajcie, ja będę w stanie nagrywać normalne vlogi, no bo na razie nie mam nic do nagrywania, po prostu cały dzień śpię i serio jestem po prostu fizycznie wykończona, no psychicznie też trochę, nie? To znaczy, no, jedno jest powiązane z drugim. Serio, ja nie wiedziałam, że pojutrze jest Sylwester. Pojutrze jest Sylwester, no. Ja pierdzielę. Słuchajcie, jak ten... A chciałam ponagrywać takie filmy, wiecie... o jakichś postanowieniach, o przemyśleniach, o tym roku i tak dalej. W ogóle wiecie, co jeszcze myślałam? Czy może byście chcieli jakiegoś live'a 31, może jakoś wcześniej, jak się będziecie, nie wiem, szykować na Sylwestra, albo ci też, którzy zostają w domu, albo może później, nie wiem. Dajcie znać, już chyba nigdy sama live'a nie robiłam, może na Instagramie. Nie wiem, czy tutaj bym ogarnęła, ale może na Instagramie. Tylko też, no nie wiem, czy to... Czy byście chcieli coś takiego? No i właśnie miałam plan, żeby nagrać jakieś takie sylwestrowe rzeczy, ale... W ogóle gdzieś też zaczęłam coś nagrywać chyba pierwszego dnia świąt i mam kawałek vloga, ale oczywiście zgubiłam tą kartę gdzieś. W ogóle ją muszę odnaleźć, bo to jest moja karta taka, gdzie więcej mi się mieści, tu mi się mieści mało czasu nagrań, ale mam taki bałagan, ale po prostu taki bałagan, że sobie nie wyobrażacie. Jest, no naprawdę jest masakra w domu. Masakra. Ale no nie jestem w stanie nic robić. Mówię, dzisiaj poszłam do Lidla, kupiłam... Wszechświat mi sprzyjał, bo była jedna ostatnia bułka z serem, ta moja ulubiona. I były parówki z serem.
Więc zjadłam na zimno z musztardą truflową, która była na tym tygodniu deluxe i po prostu muszę, jak jeszcze będę w Lidlu, to muszę popatrzeć, czy to jeszcze jest, to sobie kupię jeszcze jeden słoiczek na zapas. I zjadłam na zimno z tą musztardą dwie parówki z serem i poszłam spać i dopiero wstałam. Wyszłam z sushi i... Ja mówię wam, jest mi cały czas zimno. A, jeszcze tu tylko wam na koniec może z jakiejś optymistycznej rzeczy. Polecam wam, bo słucham bardzo fajnego audiobooka na Storytel. Anna Rybkowska, Uśmiech zimy, ślady życia. Czyta Adrianna Biedrzyńska. Nie wiem, czy to można też gdzieś słuchać indziej niż na Storytel, ale jak macie, to możecie sobie... Wam tak pokażę. Możecie sobie posłuchać, bo fajny. Dobra, kończę. Ja teraz idę jeszcze z sushi na spacer, idę umyć włosy. Bo po prostu to już jest tragedia. A jutro, wiem, że jutro znowu nie będę miała siły. Coś się przyciąga. No, ale słuchajcie, po prostu to, że pani doktor powiedziała, że z tym sercem jest tak lepiej. Szczególnie, słuchajcie, w kontekście Sylwestra, który się zbliża i właśnie tego strzelania petardami, a o to się martwię, no to po prostu bardzo się cieszę. A jeszcze dzisiaj czytałam artykuł właśnie o tym, że bardzo dużo zwierząt umiera takich typu, no wiecie, takich na przykład zwierząt, które żyją w miastach, jak wiewiórki, jakieś ptaki, bo po prostu są tak przerażone takim hukiem, a nie ma ich kto tam, nie wiem, wiecie, pocieszyć, podać tabletki na uspokojenie, czy tam, nie wiem, gdzieś odseparować od tego hałasu, i one po prostu nie wiedzą, co się dzieje, umierają na atak serca. Ale też podobno na przykład osoby z PTSD też bardzo przeżywają Sylwestra, ten, wiecie, huk. Nie wiem, jak to jest stres pourazowy po polsku. Nie wiem, czy to się tak tłumaczy, to jak wiecie, to piszcie. Także po raz kolejny chciałabym was bardzo poprosić, że jak możecie, to żebyście nie strzelali w Sylwestra. Ja w ogóle nawet miałam taki pomysł, żeby może przygotować z kimś jakiś plakat, żeby można było wydrukować i wywieźć u siebie w budynkach. Ale właśnie teraz spostrzegłam, że to już trochę późno. Natomiast no, jeżeli do was mogę apelować, możecie to zrobić, a już i tak widzę, że jest tego dużo mniej, bo kiedyś to po prostu tydzień przed to było codziennie huk petard słychać. Teraz, mówię wam, tylko raz słyszałam, a też jak wy znacie, nie wiem, jakieś historie albo umiecie powiedzieć, nie wiem, jak to ująć, ale wiecie, kto jeszcze bardzo cierpi przy tych wybuchach, to napiszcie w komentarzach, może też jak ludzie będą czytać, to jakoś to ich bardziej za serce poruszy, bo pamiętam, że ja kiedyś wrzuciłam post właśnie o tym, żeby nie strzelać w Sylwestra ze względu na zwierzęta, i właśnie matki dzieci autystycznych mi pisały, że właśnie ich dzieci też, że to nie tylko zwierzęta, ale że ich dzieci też bardzo, bardzo przeżywają i że Sylwester co roku jest strasznym problemem. A wiecie, no nie każdy sobie może pozwolić, żeby gdzieś wyjechać w głusze, a zresztą fajerwerki każdy może wszędzie odpalić, nigdy nie wiadomo, czy będzie cicho, czy nie. Także jeżeli jeszcze znacie, tak jak mówię, nie wiem, jak to powiedzieć, jakieś przypadki właśnie, kto jeszcze cierpi, to albo co się u was wydarzyło, albo dlaczego waszym zdaniem nie należy strzelać w Sylwestra, to proszę napiszcie komentarz, jeżeli macie chwilę. Dziękuję wam za ogrom tych wszystkich komentarzy. Tak jak mówiłam, one trafiają do spamu, a ja po prostu no, nie jestem w stanie też 24 godziny siedzieć i czytać tego, również ze względów po prostu emocjonalnych, ale staram się tam te wszystkie komentarze akceptować, natomiast one mogą być później widoczne. No i tak jak mówię, jeżeli dzisiaj nie wiem, ten vlog nie jest jakiś super ciekawy i ja nie wiem, nie mówię tego wszystkiego z entuzjazmem, to dlatego po prostu, że jestem mega, mega wykończona po prostu i naprawdę lecę na oparach.
bardzo chciałam nagrać ten film, bo mówię, miałam sobie w ogóle dzisiaj zrobić wolne i już się miałam rozłączyć, a znowu gadam. Miałam już sobie zrobić wolne i nie nagrywać, ale no wiem, że się martwicie i serio dostałam dużo wiadomości, czy coś się stało z sushi, czy coś innego, że mam taki głos. Wiecie, ja za każdym razem się stresuję, jak jadę do weterynarza, ale to akurat nie było to. No po prostu tak się czuję i wiecie, jak tutaj siadam przed kamerą, to też jakby się tak nastawiam do tego i zbieram siły i jakby daję z siebie ile mogę, a wtedy pewnie jadąc w windzie, to ja zawsze, wiecie, tam w ogóle szybko wyciągam telefon, żeby coś nagrać, zanim ona zjedzie i zanim ktoś mnie spotka, żeby, wiecie, nie nagrywać przy ludziach czy coś, więc po prostu wtedy pewnie swoim normalnym głosem, czyli takim wykończonym, powiedziałam, że jedziemy do weterynarza. No, tak. Dobra, już się rozłączam, słuchajcie, mówię, idziemy na spacer, się idę wykąpać, umyć włosy, jutro znowu jedziemy do weterynarza. O, Kicia się skrada. I no postaram się do Was odzywać, mówię, muszę trochę odpocząć też sama i od tych tematów. Wasze różne pytania i różne kwestie staram się sobie zapisywać i potem kiedyś po prostu będziemy sobie o tym rozmawiać. Ale to wszystko powoli i stopniowo. Dobra, trzymajcie się, pa.